Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a teraz śpimy sobie do rana. I ponownie do rana. 21 dzień. Nasze slajmy są mega spragnione, mega głodne. Zlećmy im czym szybciej, czym prędzej ich nakarmić. Bardziej je. Macie. Dobra, teraz te. I właśnie widziałem, że piąty odcinek wam się nieźle spodobał. Czy tam, no piąty, szósty w sumie też. Więc dziękuję za taką fajną, pozytywną, dobrą aktywność. Tutaj sobie nie nakarmiłem, sorry. Dobra, rzodkie wylecą. Dzisiaj sobie polatamy. Wait, czy mi ich nie ubyło trochę? Muszę i trochę przynieść, bo mało ich mamy. Ach, kurak. Dobra, jeden niech tu będzie i właśnie pójdziemy sobie zaraz do kuraków. A honey slime mów, nakarmimy troszkę. Dobra, tyle im dam. 20 sobie zostawię, bo chcę spróbować Gordo wysadzić. A jak mi z tym pójdzie, to nie wiem, zobaczymy. Wrzućmy sobie tu. Jak tam z naszymi jajkami? Kurakami, co jest? O lol! Chicago. I mamy plorta. O, robaczki. Ile kuraczków? O. Niech se będzie. No dobra, to niech se nie będzie. My lecimy tam, widzowie. Bo tu można było sobie polecieć gdzieś, gdzie bardzo bym chciał móc spróbować tam polecieć, ale fale. Mamy 4, kurde. No dobra. Pyk. Pszczółka. Podejrzana pszczółka. Weźmy sobie to, screenujmy i sobie przetłumaczmy oczywiście w naszym niezawodnym tłumaczu Google. Dostęp do GG Log. Po tym jak się udało, jak to się stało, chodziłem po całym oranżerii. Mój umysł pędził z pytaniem co i powinienem... Co? Powinienem był zrobić inaczej. Czułem się tak winny, tak źle pokierowany. Skończyłem w tych ruinach, po prostu... Odsunęłam się na jedną ze ścian. Totalnie wyczerpany. Kamienie były tak twarde i zimne, że czułem ciężar historii, która z sobą niósł, a tak mały robak przepełzający wzdłuż jednej ze szczelin w ścianie wślizgnął się do środka i zamknął. Przeszedł przez te starożytne kamienie jak dym. Wtedy to wszystko do mnie dotarło. O co chodzi? Nie no. Fuck! Ale te morze piękne. Nie wiem o co chodzi. Bądź sobie tutaj mój kolego. Przyjacielu. Fajny dźwięk oddajesz. Masz się nakarm. Kto mi pisze, no cholera. Niemiło. Dobre, wra... O, on się losowo pojawiają. Heh.
Ciekawe. O! Fajne, mamy tu drzewko i tu też. Dobra, czy jeszcze no potencjał będzie? Nie, mamy tylko 4. Dobra. Ale dużo kuraków. Jesteś. Nasze żółtko szczęśliwe. Dobra. No git. 8006. Przecież wyłączyłem nagrywanie, kliknąłem F8 na szczęście przypadkiem. 8609, 10.8. Lecimy. Już wszystko odkryte. Właśnie, czemu my tu nigdy nie lecimy? Musimy tam powiedzieć, ja już nawet nie pamiętam co i jak to tam wygląda. To weźmy przy okazji. Będziemy zbierać, hehe, kuraki. Sorry, mordo, no. Wie, tak to tu było. Wow. Pytium. Tam jakiś kurak inny był chyba. Dobra, jesteśmy tu. Mamy naprawdę ogromne możliwości. Dzięki naszemu jetpackowi niezawodnemu jak na razie. No właśnie takie możliwości. Ten już ogromny, wow. Tam byłem, dobra. Zaraz sobie tam przejdziemy. Chodźmy, dobra. Cyk. Kuraki. To jest zamknięte, dobra. Oj. Tu się chce dostać. O! Daj mi to. Ciupyk. Violet Warp Depot. Super. Fajnie. Tam jest nasz przyjaciel, dobra. Nasz kolega, nasz przyjaciel. Mamy tu już jakieś mint mangosy. Są wygłodniałe to wszystkie typy. Będziemy mieć więcej mango. Sorki, soreczka, potrzebuję go. Nie potrzebuję tego teraz, dobra. Siemano. Ma piękną teksturę. Szlak. Skąd mam ci teraz wziąć mango? Jak mam ci pomóc, gościu, mordo? Siemano. Fuck. Kilka mangosów by się przydało, dobra, to mnie nie było nigdy. O, dobra, boże, ta grafika przepiękna. To już my nie mamy mango, okej. Co na nie, pozostaje nam nic innego niż się wybrać na kolejną wyspę, gdzie mam nadzieję, że będą huntery, więc weźmy sobie tutaj kuraków trochę. Dobra. O. Mamy go. Dobra, w tę stronę idziemy. Tak jest to tu, co nie? Ja w tę stronę, w prawo tam. Tu. Mamy swoje sposoby.
idealnie za rok wypuściłem, dobra. Nigdy nie trzymajmy na niczym, czy można rzucać, wow. Ale ładny, piękny detal, że im się to chciało robić. Tak dobrze, tak ładnie. Wow, dobra, tu już nie jest to takie ładne, ale tam, no wow. Dobra, no. Dobrze, no, to będzie tam. Lecz chociaż coś tak czuję, że tam będzie też fajnie polecieć i tu. Potem spróbujemy tam, pierw tu. Z koralowców polecimy stąd, bo może tam też myślę, że coś by się mogło znajdować. Oj, oj, oj. Dobra. Mamy to. Wow. Dobra, czyli tu trzeba iść, żeby iść dalej. Dobra, myślałem, że tu jest... A to jest początek, nie koniec. Dobra. Ej, wow. A to jest to po prostu. Dobra. Dobra, dobra. Na dwóch podniesieniach. Siemano. Witam. Cię potrzebuję. Ty mi pozwolisz przejść tutaj. Te slajmy. Co my tu mamy? Będzie tu coś ciekawego? Przy tego przybycia, godnego uwagi? To jednak można zbierać? Co to jest? Daj mi to. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Serio, co to jest? Powinno to być opisane, ale nie jest. Co to jest, kurde? A, to jest pewnie zabawka ich, dobra. Dziękuję. Uprzejmie, mile. Czyli to w sumie nie ma po co lecieć, dobra. Rozumiem, czaję. Wróćmy, wracajmy stąd. Tam byłem, dobra. Wiecie, by już tu nie wracać po nic. Chociaż myślę, że i tak tu coś przegapiłem. Dobra, tu sobie lecimy. Do tarów. Już myślałem, że spadam. Dobra. Teraz tak. Gdzie był ten wodospad? Tam. Tu gdzieś. Ech. Gdzie to było? Ten tar głupi. Szczęście, pan wszedł do wody. Ten wyparował. Dobra, gdzieś tamtą stronę to było. Ech. Może tam daj, pozwól przejść. Wątpię. Ale w ten sposób można fajnie sobie pozwiedzać świat Simancher 2. Ale tu macie cicho, ja to muszę sobie niestety podgłośnić, byście by mieli też głośniej. Dobra. Pcium. Na 2/3/4 podniesienia mi starcza jetpack. Jetpack, jetpack, boże. Aż by mi się spadło. Tak, to tam było. Tam, bo tu? Nie, tu nie, bo to było daleko. A mo, nie, to tu chyba. No. Było, to będzie tu. Tak mi się zdaje. Biorę. Różowe łybki. What? Przecież ja koła tu robię. Dobra, a to mi się pewnie otworzy, gdy... Tak, tego wysadzę, dobra. Gordosa naszego.
Jedzenie przyszło, ale niestety mango nie mamy. Fuck. Wyżarły wszystko. A, dobra. Chciałem, że tu chociaż ta... są nam mango. No i zepsuł, nie ma tego. Gdzie my jesteśmy? What? Fosfor i rock slime. Ok, a poza tym? Jest jakiś sens, cel przybycia tu? Ok, w pilar, jak miło. Okej. Za cholerę nie wiem, gdzie jestem. A tam jest nowy wy... Co? Jest po prostu nieodkryty teren. Tam sobie polecimy. Wow. Sens, jest tu coś ciekawego? Prócz głupich tarów zbędnych. Słownie serio, ja nie wiem, nie? Wait, tu byłem. Tu. Się gubię w tym wszystkim. Partikle piękne. Aha, okej. Okej. Tu sobie zlećmy. Czy po nic to otworzyłem? Seriously? Nie, co to jest? Daj mnie to. Pomega granite. Co? Cofam wszystko, co mówiłem. Warto tu było przyjść. Mamy jakiś nowy pokarm dla naszych slajmików. Slajmowanych slajmów. Dobra, no to jest po prostu grota. No co, no. Myją się tu, kąpią nasze slajmiki wodne. Spływamy stąd w tamtą stronę. O ile tam damy radę dolecieć w ogóle. Masz, wracaj do swoich. Oj, są marne szanse. My się nie poddajemy, co tam jest? Nie pamiętam tego przejścia przez kolę, mnie tu chyba nigdy nie było. Ale w jedynce, pamiętam, było takie przejście fajne. Zaprowadziło do... Nie, tu nie było. Zaprowadziło do... Co to jest? Co ja odkrywam, kurde, jakieś nowe, nie wiem. O! Dashboard moduł. To mnie kusi, ja tam polecę, ale nie teraz. Chcę się rozejrzeć. Dobra, tu jest jakaś nowa trawka. Nie, no tu się to będziemy... Tu się będziemy wracać, dobra. W którą stronę mamy iść? W tamtą, tak? Dobra. Tam jeszcze się przejdę. Wow! Oby to nie był koniec gry, proszę. Błagam. Co tam jest? Tam. Ej, co ja chcę? Ale ładne połączenie. Wait, co ja chcę to sprawdzić? Co to tak świeci? Na pewno można podnieść. Chodź tu! Mamy huntera. Wydobędę, nie jest mi potrzebne. To jest to. Wait, mnie tu nie było. Widzowie, my za dużo rzeczy odkrywamy. Są mi dwa sloty w eku. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. O, wow. Motyl, co? Wow. To mi ryje, panie. Peret. Mocno. Wszystko. Wow. Świata końcowe. Wierzę, że będzie Slime Rancher 3, naprawdę. To jest świetna gra. Piękny. Piękne połączenie. O. Słyszę osy.
czy są różne rodzaje tego, dobra. Sens, będzie tu jeszcze coś dla nas? Albo coś, gdzie możemy mapę odkryć, czy coś? Fajnie, mile by było. Chwila. To nie koniec, nie? Jeszcze tu właśnie. To jest tona hektarów. Niech będzie, dobra, co? Co my tu mamy? Co tutaj jest? To bardzo ciekawie. Myślałem, że mi się tu migła mapka. Więc znów ten nektar. Weźmy go może. Motyle! Motyle, 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 motyla noga. Kurza noga, motylki. Fluter. Slime, ale ładne motyle. One latają! O Boże, ale cute. Nie żałuję, że tu trafiłem do tej krainy, serio. A co my tu mamy? Zwykłe takie drzewko, tak o? Podejrzane. Co? Zdaje się, że tam widzę tego shopa. O! Ciebie tam nie widziałem. O, nektar. Nie wiem, co to jest. Czy to jedzenie, czy co to jest. Biorę. Bierę, bo tak. No. Dokładnie. Co? Złoty slime gdzieś był słyszany. O, prawie spadłem. What? Mam zrytą banię. Co na końca? Wow. Mamy shopa. Nie wiem, jakim cudem. We, wydupiaj. Strzeliłem i miałem takie... Chwila. Czy na pewno dobrą rzeczą strzeliłem? Tu też nektar powinien leżeć. Pewnie jakiś stań go zjadł, czyli to jednak jest jadalne. Dobra. Wróćmy tam, gdzie nas nie było i tam, gdzie było można skoczyć na dół. Ej, serio, mega mnie to ciekawi. Mega jestem podjarany nową krainą. Papa, żegnam panów. Więcej mi tu nie wracać. Dobrze, że tu wróciłem, bo ponieważ sobie podziwiamy ładny aesthetic wnętrze. I mamy te, to. Fajna muzyczka, tak. Hello Neighbor 2. Oh, nektar tu jest, a za tym... Śmierć? Nie wierzę w to, okej. Okay. Nowy hektar odkryty! Tu jeszcze dalej można chyba iść. Tak! O Boże! Tu nie byłem. Tego w ogóle nie zwiedzałem, ale tu... Wow. Jestem zachwycony. Chciałem powiedzieć zawiedziony, ale nie. Nieprawda. No, tu... Gdzie my idziemy, widzowie? Co jest? Dobra, aż się tu tylko pod jest. Spring pod. Nie, ja nie ogarniam, widzowie, tego wszystkiego tu. Tam mgła w ogóle, wow, piękne. Ej, czy ja stąd nie wylecę? Nie, no naprawdę? No way. Co, jestem w szoku, gdzie ja trafiłem, w jakie piękne, fascynujące miejsce. Co to jest? A mam LSD. A poza LSD mi to nic nie da, tak? Okej. Okay. Okej. Okay. Się może przydać kiedyś. Też może przydać. Ej, naprawdę nie zauważyłem tego? Wow. Achievement, jestem ślepy, kurde, no nie? Wow. O, Hunter drugi. Przyda mi się. Huntery zawsze są trudno dostępne. Trudno je zdobyć. O! Udało mi się. Tu chciałbym wlecieć. Ten teren sobie zbadać. Mamy...
ta mapa w tym Stalemancie jest po prostu niesamowita, że on naprawdę zaznacza te miejsca, te punkty, te lokacje. Wow. A co my tu mamy? Dobra. Póki co tu nic nie mamy. Gziby. Tam coś może być. Wow, nie no, tam coś będzie na pewno. Na bank, na stówę, no. Nigdzie nie widziałem Angler Gordos, to co kojarzę. Dobra, wioska hunterów, a poza tym... Ale oczywiście nie narzekam, huntery jak najbardziej propsuję. Ciężko zrobić, to jest ten sticky sand, no właśnie. Fajnie, że to na co najadę, to mi pokazuje to. Oś tu. Mój hunterku. O. Chodźcie wy tu do mnie. Może je z motylami połączymy, ej. Ciekawe by to było. Dobra, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Nie wiem, jak tam przejść za te mury chińskie. Teksasu itp. Tchę. Dobra. Ciekawe, czy to też ma jakiś określony dzień, czy coś. Oh, fuck. Teraz to ci nie znajdę Rockplorta. Było wcześniej mówić. O, tu nic nie ma, dobra. Myślałem. Dobra. O, dobra. Tu możemy iść, ale mnie ciekawi. Tu było gdzieś. Tu chcę się dostać. Tak, tam. Tak, tu. Siemano. Tam były właśnie. Było właśnie to zejście na dół. Pszczółka znów. Bzyczek, tak zwany. Che. Tam te dwa drzewa mnie kuszą. Ciekawią bardzo. Podów tu też nigdzie nie ma, dobra. Ta muzyczka, Boże, kocham tę grę. Co to było? Ale tu ślicznie, nie ogarniam tej gry, ale jest naprawdę wow, dobra. Gdzie my jesteśmy? Nektar. To nie jest chyba to miejsce. Nie, to nie jest to miejsce z tymi slajmami. Dobra, tu wychodzimy, idziemy wychodzić. Po prostu na łono natury, w którym nie byliśmy. Za tę stronę tam, dobra. Tu na pewno będzie coś. Za wodą nic nie ma, dobra. Creepy te slajmy tam wyglądały. Spadajmy może pierw tu dół. Tu. Tu wychodzimy w tę stronę, dobra. Pod. Widziałem poda. Fuck, stąd ten. Wow. Chyba to będzie najdłuższy odcinek w historii Stalemancer 2 u mnie na kanale, serio, nie? O, mega długi, dobry odcinek. Nienudny. Co my tu mamy? Gdzie my wyszliśmy? Gdzie ja kurde jestem? Ja tych światów nie ogarniam. Nic już tu nie ogarniam ani nie rozumiem. Serio, nie? No nic. Jest tu po prostu przepięknie. Serio, nie mam nic do dodania. Jest tu po prostu niesamowicie pięknie. Wyjdźmy już stąd, wróćmy do naszego domu. Wow, się wystraszyłem troszkę. Tu jesteśmy, dobra, no to wiem już, gdzie jesteśmy. Ach, dupa. Zjadły. Nasze mangosy. Też nie będzie mango, nie? Nie. Co ty? Szkoda, dobra. W tą stronę chcemy i mamy iść chyba w tak. Wrócić do domu. Tak. No dobra. Siemano. Nie, naprawdę. To ile my rzeczy odkryliśmy na dzisiejszym odcinku, to jest szok. Ile tego Radiant Ora zdobyliśmy. Wow, no serio. Spływanie to stoi. No i dobrze. Niech tak stoi w wodzie sobie. To tu, dobra. Już jesteśmy w domu praktycznie, ale wow. Naprawdę. Ten odcinek oddał niesamowicie i jetpack.
mega ogromny kawał nowej krainy odkryty. Tęczowej tej wyspy, który jest przepiękny. Musimy tam polecieć w kolejnym odcinku. Albo w kolejnych odcinkach, bo nie wiem, kiedy tam polecę. Kiedy zechce się tam wybrać. Siemano. Zaraz się okaże, że tak naprawdę same mecze, dwa, to nie jest gra dla dzieci. O, to widać pola. O! Też tak było na jednym ranczu. To jest sas, bardzo sas. Też. To też. Dobra, nie no, lecimy tam na luzie do naszego domu, ale serio. Wow. To jest też jakieś jedzenie chyba, ja nie wiem. Nie ogarniam już tej gry. Tak jak jedynkę jeszcze dobrze ogarniam, to tak dwójki już nie, wcale. Kompletnie nie, więc no. Fajnie. Slimy daje są naznaczone, kurde. Kurde, trzy slimy. Wow. Tu będzie coś kamiennego. O ile tu jest tona rzeczy. Jeszcze wow. Aj, się nie mogę doczekać, ale się jaram serio. Siemano, wróciłem. Spokojnie, a może honej i te? Latające miodowe motylki. Oj, no właśnie. Się wykosztuje na was. Macie. Piękne miodowe motylki. O, teraz można wysadzić, no. Dobra, to zostawmy już. Pasta. Pasta, żeby mi się tu przydało więcej. Ej! Ty! Teraz spowodujesz. Spokojne macie być, no. Czemu ja wcześniej nie kupiłem im? Jeden mi się wymknął chyba. Na pewno. Szlak. Szkotów aż mam, no za dużo, ale dobra, niech se będą, no. Se skaczą po to i latają, ej. Trzeba im kupić to, bo naprawdę wtedy są tak spokojne i grzeczne i w ogóle, że wow, no. Nic nie odkryłem, wow. Wow. Sałateria. Cy, ile motylków. Tak już ta ściana, bariera, ten sufit się załamuje, to już mogą się wydostać, dobra. Kupmy im to, by były spokojne. A wyglądają uroczo te slajmy miodowe. Od dzisiaj jesteście miodziki. A co muszę poczytać o tym i o nektarze. Dobra, zobaczmy i kończymy odcinek. To jest to. Nietoperki. Wow. To czym jest nektar? Nektar. O. No jedzonko. Dla motylków. Ulubione. Chcę silos. Idziemy kupić silos. To... Wow, w sumie no jest takim stylem naszych nietoperzy. Nietoperów, dobra. Idziemy kupić silos i zobaczyć do kuraków i uduszmy te kuraki, które tu mamy. Siemano. O, dużo kurczaków. Kurcze pieczone. Może tu.
Dobra, już kolejnych nie ma. W końcu. Nie, nie można. A kurczaki? No oczywiście, że można. Ech, dalej tego nie rozumiem. Dobra. Wow. Nie, mój slime to tu się mega dobrze dogaduje z nim. No, wow! On to już był taki potężny, gruby. Jaja znosił chyba. Ciekawe, czy to można widzieć. Czy zauważyć. Dobra. Mamy potężną kurakownię. Wow. Dobra, idziemy sprzedać i kończymy ten odcinek. Naprawdę. Mega giga zarąbisty odcinek. To się gdzieś tam czają. Macie jeszcze co zjedzcie. Dziękuję za oglądanie, do widzenia.